Witam Ciebie serdecznie na kanale Aktywna Słowianka. Tym razem praktyka na Nów Księżyca, który wypada w sobotę 13 marca o godzinie 11:23 przed południem. Więc taka godzina i taki czas, kiedy może uda Wam się nawet poćwiczyć w samo dopełnienie nowiu. Ale ta praktyka, jak zawsze mówię, możecie ją poćwiczyć trochę wcześniej albo trochę później. Ten nów chwilkę trwa, więc spokojnie, nie musi być dokładnie o tej godzinie. Praktyka świat dolny, krąg pierwszy, rozwiązanie. Zapraszam. Zaczynamy od świata górnego. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie zewnętrzne krawędzie, duże palce troszkę do środka. Nadgarstki na nadnerczach, można to osiągnąć poprzez podłożenie sobie jednej dłoni pod łopatkę i dołożenie nadgarstka drugiej. Dłonie skierowane na dół, luźno, łokcie maksymalnie do przodu. Wyciągnięta klatka piersiowa, szyja łabędzia, broda do góry i patrzymy w dal. Pierwsze ćwiczenie na dzisiaj. Świat górny, krąg drugi. Początek. Afirmacja do tego ćwiczenia. Mam w sobie spokój, radość i zaufanie, że wszystko, co do mnie przychodzi, jest dla mnie dobre i mi służy. Więc działamy. Ściągamy łopatki. Masujemy węzły chłonne pod pachami, zagarniamy masując biust. Masujemy po mostku, gdzie grasica, po szyi, gdzie tarczyca, po twarzy i głowie, gdzie przysadka i szyszynka, do pączka kwiatowego nad głową. Pączek może być zamknięty, trochę otwarty, tak jak czujesz. Łokcie lekko ugięte, maksymalnie do tyłu, prostujemy odcinek piersiowy kręgosłupa. I teraz z wdechem wspinamy się na palce i kierujemy nasze biodra maksymalnie do tyłu. Z wydechem opadamy na całe stopy i przenosimy biodra maksymalnie do przodu. I schodzą ręce. Tą samą drogą masując nasze ciało. Wdech i wydech. Kolana cały czas lekko ugięte. I jeszcze raz. Ściągamy łopatki, masujemy się do pączka kwiatowego nad głową. Wdech, biodra do tyłu, wspięcie na palce. Wydech, opadamy na całe stopy, przenosimy biodra maksymalnie do przodu i schodzą ręce, masując tą samą drogą. Wdech i wydech. I jeszcze raz. I powrót. Wdech. Wydech. I będziemy przechodzić do świata średniego, czyli do kręgu. Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Nadgarstki zostają na nadnerczach. Łokcie do przodu, broda do góry i patrzymy w dal. Świat średni, krąg czwarty. Wewnętrzna radość. Swobodnie i z radością kreuję świat wokół siebie. Tworzę przyjazne relacje z ludźmi młodszymi ode mnie. Po skosie do przodu wystawiamy nogę na palce. Mniej więcej kąt prosty między udem a podłudziem. I teraz z wdechem robimy takiego kopniaka i obciągamy palce. Z wydechem powrót i powrót do klęku. Wdech. Wydech. Pamiętaj, że łokcie do przodu, a broda do góry. Druga noga na palce po skosie do przodu. Wdech. Kopniak z obciągnięciem palców. Z wydechem odstawienie. I pierwsza noga. I kopniak. Odstawienie. Wdech i wydech. I druga noga. I kopniak. I odstawienie. W
Przy tym ćwiczeniu długa spódnica nie jest aż taka wygodna. Wdech. Powrót. I druga noga. I powrót. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Ściągamy łopatki, masujemy pachy znowu pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy. Do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą. I schodzimy na dół do opadu. Pokażę, jak z boku ten opad wygląda. On jest taki średnio daleko, są nogi od kolan, tak żebyś mogła się swobodnie pobujać, przód i tył. Ale pozycja wyjściowa jest w wychyleniu do przodu. Przenosimy środek ciężkości do przodu, wyciągamy szyję do przodu, głowę. Broda nie opiera się na dłoniach, w siodełko w lędźwiach, puszczamy zupełnie lędźwia, luźny brzuch. I ćwiczenie. Świat dolny, krąg piąty, narodziny. Mam w sobie moc, która pozwala mi kreować nowe życie. Mądrze i w zdrowiu wychowywać dzieci oraz opiekować się bliskimi. I teraz jedną rękę po mostku, pod biustem, pod pachą, na plecy. Przeciwna noga do ręki, prosta do boku. Kąt prosty między stopą a nogą. Noga prosta w kolanie. Wytrzymujemy chwilę. Oddychamy. I wraca noga. Wraca ręka, masując nasze ciało tą samą drogą. Wdech i wydech. I druga strona to samo. Ręka masuje po mostku, pod pachą. Na plecy idzie. Przeciwna noga do ręki. Do boku. Powrót. Powrót. Wyciągnij pozycję do przodu. Wdech i wydech. Noga. Ręka, przepraszam. I noga przeciwna do ręki. Powrót. I druga strona. Powrót. I ostatni raz na każdą stronę. Powrót. I ostatni raz. I powrót. I wyciągnij jeszcze pozycję. Wyciągnij się do przodu. Wdech. Wydech. A teraz złącz ze sobą kolana. Podkul kość ogonową pod siebie. I przejdź na chwilę do pozycji dziecka. Ramiona daj wzdłuż ciała, czoło do podłogi i zrób trzy głębokie wdechy i wydechy ze skierowaniem uwagi i oddechu w lędźwia. Powolutku, krąg po kręgu, zaokrągając plecy, podnosimy się do góry, do pozycji skały, pozycji siadu klęcznego, wdech i wydech. I idziemy znowu do świata górnego. Świat górny, krąg szósty, zmiana. Pozycja wyjściowa, stopy równolegle do siebie, lekko ugięte kolana, nadgarstki na
nercza, łokcie do przodu, broda do góry. Dzięki pozytywnej energii jestem otwarta na nowe kierunki i możliwości. Z łatwością podejmuję trudne decyzje. Będziemy stawać na jednej nodze. Kolana sklejamy ze sobą na tej samej wysokości. Stopa jest zadarta, flex. I teraz ściągamy znów łopatki, a nie, przepraszam, robimy skłon do przodu. Ściągamy teraz łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową, tak, żeby patrzeć pod rękami, pod pączkiem przed siebie. I w tej pozycji z wdechem pupa do góry, wspięcie na palce, z wydechem opad na całą stopę, wracają najpierw ręce. Prostujemy się, odstawiamy nogę, biodra do przodu, wdech i wydech. I druga noga to samo, kolana razem, stopa flex. Skłon do przodu, patrzymy przed siebie. Ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy. Do pączka kwiatowego nad głową. Patrzymy pod pączkiem przed siebie i z wdechem pupa do góry, wspięcie na palce. Z wydechem opad na całą stopę. Wracają ręce. Prostujemy się, odstawiamy nogę. Wdech i wydech. Biodra do przodu. I pierwsza strona. Noga. Skłon. Ręce. Góra. Wracają ręce. Odstawienie biodra do przodu, wdech i wydech. I druga noga. Odstawienie. Jeszcze po razie. Noga. Skłon. Ręce. Pupa. Powrót. Góra. Odstawienie. I druga noga. Skłon. Ręce. Pupa i powrót, góra, odstawienie, biodra do przodu, wdech i wydech. I przechodzimy do świata średniego znowu. Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. Świat średni, krąg ósmy, mądrość rodzinna. W mojej rodzinie panuje ład, spokój i harmonia. Tworzę zdrowe i pełne szacunku relacje z osobami starszymi ode mnie. Czyli było i młodsze pokolenie, i ze starszym pokoleniem. Po skosie znowu do przodu wystawiamy nogę. Tym razem cała stopa jest na ziemi, palce skierowane do przodu, do środka. Wyrównaj biodra, żeby były na tej samej wysokości. Ciągniemy ręce do pączka. I teraz z wdechem skręcamy się od biodra w stronę nogi ugiętej, a kolano tej nogi z przodu kierujemy w przeciwnym kierunku, tak jakbyśmy wykręcały pranie. Przy czym głowa zostaje w linii tułowia, nie skręca się bardziej. I odkręcamy się, wracają ręce. Wraca noga. Wdech.
Wydech. I druga noga to samo. Po skosie do przodu, cała stopa na ziemi, palce troszkę do środka, wyrównaj biodra, żeby były na tej samej wysokości. Ściągnij łopatki, pomasuj siebie z czułością. Ręce idą do pączka nad głową. I teraz z wdechem skręcamy się, a kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Pozostań, oddychaj. Odkręcenie, powrót rąk. Powrót nogi. Wdech, wydech. I jeszcze raz. Pierwsza strona. Pamiętaj o palcach skierowanych do środka. I skręt. Powrót. Odstawienie nogi, wdech i wydech. I druga strona. Ręce. I skręt. Kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Odkręcenie. Wraca noga. Jeszcze raz na jedną i drugą stronę. Noga. Ręce. Skręt. Odkręcenie. Powrót. I noga. Ostatni raz. Ręce. Skręt. A kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Odkręcenie. Wracają ręce. Wraca noga. Wdech, wydech. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Czyli znowu ściągamy łopatki, znowu się masujemy. Z czułością, z miłością do siebie. Schodzą ręce za szyją, za głową. Łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą. I będziemy schodzić do opadu. I znów parę ruchów przód-tył, wyczuj tą pozycję. Teraz przenieś środek ciężkości do przodu, wyciągnij się do przodu, oprzyj się bardziej na barkach, głowa do góry, nie opiera się na dłoniach. Zupełnie luźne lędźwia, robi się siodełko w lędźwiach, luźny brzuch. Świat dolny, krąg szósty, ochrona. Posiadam moc zapewnienia sobie i moim bliskim opieki, bezpieczeństwa i obfitości. Potrafię oddać w opiekę mężczyźnie, który chroni mnie i moją rodzinę. I będziemy kłaść przedramiona na ziemi, obracać tak, żeby położyć jedną dłoń na drugiej do pączka kwiatowego. I biodra zostają w tym samym miejscu, w którym są, a my przechosuwamy się do przodu tak, żeby położyć się klatką piersiową na ziemi. Łokcie są ugięte, broda leży na ziemi, ale głowa ma możliwość ruchomości. Opieramy się na klatce piersiowej. Może się zdarzyć, że musisz bardzo daleko się odsunąć do przodu, także ledwo co biodra będą się unosić nad ziemią i to też jest ok. Ta pozycja powinna być wygodna. Zostań w niej, oddychaj.
I wróć do pozycji wyjściowej, wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. I znowu przedramiona na ziemię, obracamy tak, żeby był pączek i schodzimy na klatkę piersiową. I pozostań, oddychaj, broda oparta o ziemię. Jeśli masz problem z szyją, z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, połóż głowę na policzku. I wróć do pozycji wyjściowej. Wyrównaj pozycję wyjściową. Znów wdech i wydech. I ostatni raz schodzimy na dół. I pozostań, oddychaj. Luźny brzuch, luźne lędźwia. I wróć do pozycji wyjściowej. Wyciągnij ją jeszcze, wdech i wydech. I połącz ze sobą kolana pod kulkością ogonową pod siebie i zejdź do pozycji dziecka. Na trzy długie wdechy i wydechy kieruj uwagę i oddech w lędźwia. Pomalutku zaokrąglając plecy, podnieś się do góry, krąg po kręgu, głowa na samym końcu. Wdech, wydech i będziemy przechodzić do ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie, główne ćwiczenie na dzisiaj to świat dolny, krąg pierwszy, ćwiczenie, które nazywa się rozwiązanie. Przejdziemy znowu ze świata średniego, czyli przejdź do klęku, ściągnij łopatki, pomasuj pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową, schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Wyciągnij się do przodu, środek ciężkości do przodu. Ciężar jest na ramionach. To ujędrnia i wzmacnia całą naszą obręcz barkową i ujędrnia bardzo biust. Patrzymy przed siebie, rozluźnij lędźwia. Afirmujemy. Z łatwością odnajduję się w nowych warunkach i okolicznościach oraz dostrzegam wszelkie rozwiązania. I to ćwiczenie wygląda tak, że wchodzimy w pozycję świata dolnego i wychodzimy do góry, do pozycji świata średniego. Czyli jak dasz radę, to na raz do góry. Jak tak się nie da, to się przesuń łokciami bliżej kolan i wtedy wstań. Wracają ręce, masując mostek pod biustem, pod pachami na plecy. Łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal, wdech i wydech. I jeszcze raz ściągamy łopatki, masujemy się do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą. I schodzimy, wyciągamy pozycję wyjściową, wyciągamy się do przodu, środek ciężkości do przodu. Wdech i wydech. I wracamy do pozycji świata średniego. Wdech i wydech. I ostatni raz. I dół. I wyciągnięcie do przodu. Wdech i wydech.
i powrót do świata średniego. I znowu wdech i wydech. I złącz jeszcze raz ze sobą kolana, jeszcze raz pod kulkość ogonową pod siebie i jeszcze raz zejdź do pozycji dziecka. Zaokrąglając plecy tak, żeby odpoczęły Twoje lędźwia. Oddychaj. Powolutku, zaokrąglając plecy, podnieś się do pozycji skały, głowa na samym końcu. I jeszcze raz wdech i wydech. Dziękuję Ci za tą praktykę. Niech nam służy nów i przyniesie nowe przemyślenia i nowe rozwiązania.